Witam serdecznie. Tak poprosiłem, żebyśmy tu dzisiaj się pożegnali, ponieważ ruszacie ważną trasę i cieszę się, że ta trasa jest tak bogata. Ja powiem, no do końca nie jestem miłośnikiem tej muzyki, bo już chyba wiek mi trochę na to nie pozwala, aczkolwiek przeszedłem ostatnio szybki kurs i się doszkoliłem, parę klipów obejrzałem i są twarde i mocne słowa padają, ale myślę, że taka jest dzisiejsza młodzież i trzeba wiedzieć, gdzie te mocne słowa używać i w jakiej formie. Trzymam kciuki, żeby po prostu tak jak do tej pory rozwijała się wasza kariera, tak było dalej. Pozwolę sobie dzisiaj też jeszcze zapromować akcję, którą prowadzimy, czyli rozdajemy tym bydgoszczanom, którzy wyjeżdżają w świat, flagi z logo naszego miasta po to, aby z tą flagą zrobić ładne zdjęcie, zamieścić na miejskim Facebooku i starać się, żeby to zdjęcie było na tyle ciekawe, aby wygrało w pewnym plebiscycie dobre nagrody. Wy już te nagrody macie, ale proszę z tą flagą godnie po Polsce jeździć i nie tylko i chwalić imię naszego miasta muzycznego bardzo. Dzięki wam, zdobywającego wielką sławę wśród właśnie młodych osób, które kochają rap i muzykę, którą reprezentujecie. Wszystkiego dobrego. Wodzimy tą flagę po całej Polsce. Bydgoszcz jest zawsze z nami. W hip-hopowych tekstach, na koncertach zawsze jest takie przywitanie się z publicznością, przywitanie miasta, w którym się jest i mówienie o mieście, z którego się przyjeżdża. I dlatego Bydgoszcz zawsze jest z nami. Wszyscy, którzy słuchają naszej muzyki, wiedzą, że jesteśmy z Bydgoszczy. Hip-hop zawsze promował lokalny patriotyzm. I jesteśmy niezwykle dumni, że w Bydgoszczy udało się nam zdobyć złotą płytę, pojechać na większe festiwale w Polsce, koncertować i pokazywać innym ludziom, że warto do Bydgoszczy przyjechać, że w Bydgoszczy dzieją się fajne rzeczy. Dziękujemy serdecznie i postaramy się cały czas reprezentować Bydgoszcz jak najlepiej. BOK, całym zespołem, niedługo nowa płyta, więc cały czas do przodu. BDG, dziękujemy bardzo. Na najnowszej płycie pan prezydent na featuringu. Spokojnie. Łukasz, ty jeszcze tutaj...